Witam na kanale VTK. W tym odcinku o elektryce wykonamy doświadczenie z wykorzystaniem wysokiego napięcia. Do doświadczenia użyjemy transformatora z mikrofalówki. Zwiększa on napięcie z 230 V do około 2200 V. Transformatory mogą zmniejszać, zwiększać lub nie zmieniać wartości napięcia wejściowego. W tym transformatorze napięcie zasilania 230 V zostało obniżone do około 27 V. Eksperymenty przedstawione w filmie są bardzo niebezpieczne. Nie należy ich wykonywać w domu. Istnieje duże ryzyko porażenia prądem lub poparzenia łukiem elektrycznym. Gabaryty transformatorów prawie takie same, a jeden służy do obniżenia napięcia, a drugi do zwiększenia. Moc pozorna to 1487 VA, czyli w przybliżeniu około 1500 W. Uzwojenie pierwotne, do którego doprowadzimy zasilanie 230 V. Strona wtórna. Napięcie wyindukowane w tym uzwojeniu to 2200 V. Jeden koniec cewki jest uziemiony, przymocowany do rdzenia, a drugi to ten biały przewód. Czerwone przewody wychodzące z uzwojenia wtórnego to było żarzenie magnetronu. Wartość napięcia na końcach to około 3,2 V. Wysokie napięcie to każde napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego większe niż 1000 V. Przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz oraz napięcie w obwodach prądu stałego większe od 1500 V. Przy wysokim napięciu przepływ prądu następuje już, gdy zbliżymy do siebie dwie elektrody na niewielką, minimalną odległość. Wokół łuku elektrycznego gaz jest silnie zjonizowany, stanowi plazmę, a opór elektryczny jest bardzo mały. Łuk elektryczny powstaje przy każdym napięciu podczas wyłączania lub podczas zwarć. Ale przy wysokim napięciu jego efekty są bardzo widoczne i bardzo niebezpieczne dla otoczenia, dla urządzeń, dla ludzi. Temperatura łuku zależna jest między innymi od natężenia prądu oraz od środowiska, w którym występuje. I może wynieść nawet ponad 5000 stopni Celsjusza. Palący się w powietrzu łuk elektryczny charakteryzuje się także małym spadkiem napięcia na całej jego długości. Łuk elektryczny w powietrzu nie ogranicza swojej długości tylko do przestrzeni między elektrodami, lecz wydłuża się pod działaniem siły powstałej od własnego pola elektromagnetycznego. Teraz przeprowadzimy doświadczenie z drabiną Jakuba.
Urządzenie to zbudowane jest z dwóch prętów, w tym wypadku miedzianych, ułożonych względem siebie w kształt litery V. Między elektrodami jest różnica potencjałów wynosząca 2000 V. Inicjacja łuku następuje na dole drabiny. Powstaje łuk elektryczny pod wpływem przepływu prądu. Powietrze w łuku nagrzewa się i dzięki konwekcji unosi się w górę. W efekcie cały łuk unosi się, tworząc efektowne zjawisko. W miarę jak łuk będzie przesuwał się w górę, będzie się zwiększała jego długość i w końcu zostaje przerwany. Dwie szklanki wypełnione zwykłą wodą, gdy je zbliżymy na niewielką odległość, następuje przeskok i przepływ prądu między szklankami. Przewód jest od góry rozgrzewany, a od dołu chłodzony i powstają na końcach ciekawe kulki. W tym doświadczeniu użyjemy oleju transformatorowego, takiego samego, jakiego używa się do chłodzenia przemysłowych transformatorów. Zobaczymy, jak zachowa się łuk elektryczny w tym środowisku. Łuk jest natychmiast gaszony, a olej ulega częściowemu rozkładowi. Zjawisko to wykorzystywane jest w przekaźnikach Buchholza. To doświadczenie jest bardzo niebezpieczne. Nie powtarzajcie go. Jestem całkowicie odizolowany od podłoża i od otoczenia, a mimo to następuje przepływ prądu, gdy zbliżymy elektrodę na minimalną odległość. W tym wypadku jest to około 1 do 2 mm. Wbrew pozorom, zjawisko wydłużania się łuku elektrycznego wykorzystuje się do łatwiejszego gaszenia go, gdyż jego wydłużenie stwarza lepsze warunki oddawania ciepła i zwiększa rezystancję, a tym samym spadek napięcia na łuku. W tym celu stosuje się styki opalne, przegrody z materiałów izolacyjnych, dzięki czemu rozbity jest łuk na kilka mniejszych, a także wydmuchiwanie łuku. Na koniec jeszcze raz przestrzegam przed samodzielnym wykonywaniem takich eksperymentów. Zobaczcie zresztą sami. Wprawdzie nie poraziło mnie, ale temperatura łuku i jego rozprzestrzenianie zaskoczyła mnie dwa razy. Jest to ciekawe i fascynujące zjawisko.
ale bardzo niebezpieczne. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw subskrypcję, łapkę, komentarz. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień. Cześć.